Dzień 11 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia z Księgi Rodzaju. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Od samego początku Bóg zapowiada zwycięstwo Maryi oraz jej potomstwa nad wszelkim złem. Kiedy Maryja wypowiada w Fatimie słowa: na koniec moje niepokalane serce zwycięży, nie mówi nic nowego. Bóg już to powiedział w Księdze Rodzaju. Ogłaszając dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Kościół uznał objawione w Maryi zwycięstwo Boga nad grzechem za prawdę wiary. Niepokalane poczęcie to pierwsze wielkie zwycięstwo Boga przez Maryję, które jest czystą łaską i tylko łaską. Objawia nam ono ważną prawdę. W tym, kim jest Maryja, wszystko jest łaską. Z całą mocą zostało nam to objawione w Lourdes, kiedy Maryja powiedziała: jestem niepokalanym poczęciem, to znaczy jestem niepokalaną łaską, jestem czystym działaniem Boga. To, kim Maryja jest oraz kim jest dla nas, jest czystą łaską, niepokalanym darem Boga. Wielka walka. Słowo z Księgi Rodzaju nie tylko zapowiada zwycięstwo, to słowo objawia walkę. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonało się w Jezusie, który nas odkupił na krzyżu. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonuje się w każdym z nas, kto poświęca się jej niepokalanemu sercu. Wchodząc do serca Maryi, stajesz się dziedzicem obietnicy jej zwycięstwa. Jednocześnie wchodzisz w sam środek wielkiej walki. Totus tuus, tota tua. Cały Twój, cała Twoja. Zawołanie świętego Ludwika de Montfort, które stało się życiowym, kapłańskim, biskupim oraz papieskim mottem świętego Jana Pawła II. To zawołanie potomstwa niewiasty, które ma zapewnione zwycięstwo. Totus tuus, tota tua. Lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Na koniec Maryja musi być groźna jak zbrojne zastępy, straszna jak wojsko gotowe do boju przeciw szatanowi i jego wspólnikom, głównie w owych czasach ostatnich, gdyż szatan, wiedząc dobrze, że mało, o wiele mniej niż kiedykolwiek pozostaje czasu, by gubić duszę, będzie codziennie podwajać swe wysiłki i zakusy.
Wznieci więc on okrutne prześladowanie i pocznie zastawiać straszne zasadzki na wierne sługi i na prawdziwe dzieci Maryi, któremu o wiele trudniej pokonać niż innych. Do tych właśnie ostatnich i okrutnych prześladowań szatana, co wzmagać się będą z dnia na dzień aż do przyjścia Antychrysta, odnosi się głównie owa pierwsza i sławna przepowiednia i owo przekleństwo, które Bóg rzucił na węża w raju ziemskim. Warto je tu wytłumaczyć na chwałę Najświętszej Dziewicy, dla zbawienia jej dzieci i ku zawstydzeniu szatana. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nieustannie. To nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy, a dziećmi i wspólnikami Lucyfera. Maryja, Najświętsza Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Już w raju ziemskim Bóg tchnął w nią, choć wtedy istniała tylko w myśli Bożej. Tyle nienawiści do tego przeklętego nieprzyjaciela Bożego, dał jej tyle zręczności do ujawnienia złośliwości tego starodawnego węża, tyle siły do zwyciężania, zdeptania i zmiażdżenia tego pysznego bezbożnika, że on nie tylko lęka się jej więcej niż wszystkich aniołów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga. Nie znaczy to, jakoby gniew, nienawiść i potęga u Boga nie były nieskończenie większe niż u Najświętszej Maryi Panny, gdyż doskonałości Maryi są przecież ograniczone. Raczej tłumaczy się to tym, że po pierwsze, szatan w swej pysze cierpi nieskończenie bardziej, iż zwycięża go i gromi nikła, pokorna służebnica pańska, której pokora upokarza go bardziej niż potęga Boża. Po drugie, Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że jak często sami zmuszeni byli wyznawać ustami opętanych, więcej boją się jednego za jakąś duszę jej westchnienia niż modlitw wszystkich świętych. Więcej boją się jednej jej groźby niż wszystkich innych mąk. Co Lucyfer stracił przez pychę, Maryja odzyskała przez pokorę. Co Ewa zgubiła i zaprzepaściła przez nieposłuszeństwo, Maryja uratowała przez posłuszeństwo. Słuchając węża, Ewa zatraciła siebie wraz ze wszystkimi swymi dziećmi i wydała je w ręce szatana. Maryja przez swą doskonałą wierność Bogu ocaliła siebie i wszystkie swoje dzieci i poświęciła je majestatowi Bożemu. Jednak władza Maryi nad wszystkimi diabłami zabłyśnie w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na jej piętę, to znaczy na wierne jej dzieci i pokorne jej sługi, które ona do walki z nim wzbudzi. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta w stosunku do całej reszty członków ciała. Lecz w zamian za to będą bogaci w łaski Boże, których im Maryja obficie udzieli. Będą wielcy i możni przed Bogiem. W świętości zostaną wyniesieni ponad wszelkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak potężnie podtrzymywać ich będzie swoją mocą, że wraz z Maryją głęboką swą pokorą miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa Chrystusa. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Numery od 50 do 54. Z książki Mój ideał, Jezus, Syn Maryi. Moje posłannictwo i Twoje posłannictwo. Mówi Maryja. Synu mój, nakłoń ucha do tego, co Ci powiem i staraj się dobrze zrozumieć. Mam do objawienia Ci tajemnicę, która nas oboje obchodzi. Oznajmiając mi, że Syn Boży chce się narodzić ze mnie, Archanioł Gabriel oznajmił mi także, że Syn ten Boży, zostawszy moim Synem, nazywał się będzie Jezus, czyli Zbawiciel. Zrozumiałam więc, że ten Zbawiciel chce mi dać udział w swoim dziele odkupienia. Zgodziłam się. Od tej chwili aż do ostatniego tchnienia Jezusa pracowałam z Nim dla odkupienia ludzi, dostarczając istoty ofiary i wychowując ją dla tej ofiary.
łącząc błagania moje i cierpienia z Jego błaganiami i cierpieniami, moją wolę z Jego wolą i ofiarując Syna mego Ojcu Niebieskiemu na największe poświęcenie. Jezus był odkupicielem, ja zostałam współodkupicielką. Otóż pomnij to dobrze. Powołania i dary Boże nie mogą być cofnięte. Aż do skończenia wieków muszę Synowi memu dawać pomoc, którą mu dawałam w Nazarecie i na Kalwarii. Tak jak dałam Jezusa całemu światu w dniu wcielenia, tak go muszę dawać przez całe wieki każdemu człowiekowi w szczególności. Będąc wspólniczką Jezusa w dziele odkupienia, muszę wspólniczką Jego zostać w zastosowaniu odkupienia do każdej poszczególnej duszy. Odkupienie bowiem nie jest skończone. Łaska zbawienia, wysłużona dla wszystkich na Kalwarii, musi być jeszcze zastosowana do każdego człowieka na świat przychodzącego. Oto moje posłannictwo aż do końca świata. Tak jak kiedyś pracowałam z Jezusem dla ogólnego odkupienia ludzi, tak teraz muszę z Jezusem pracować nad nawracaniem ich i uświęcaniem. I czyż mogłoby być inaczej? Zostając matką Jezusa, zostałam matką wszystkich, którzy powinni być braćmi Jego. Czyż nie muszę jako prawdziwa matka czuwać nad życiem i zbawieniem tych, których porodziłam? Jak widzisz, Bóg w dniu wejścia mojego do nieba powierzył mi posłannictwo apostolskie. Jest to posłannictwo apostolskie powszechne. Takie też było moje współdziałanie w dziele odkupienia i takie jest jeszcze moje macierzyństwo duchowe. Jestem królową apostołów. Jestem nią nie tylko dlatego, że z macierzyńską miłością czuwałam nad pierwszymi apostołami, nie tylko dlatego, że ich następcom wyjednywam obfitość owocu ich pracy i że beze mnie nie mogliby nic dobrego dla dusz uczynić, ale dlatego, że apostolstwo ich jest tylko ograniczoną cząstką apostolstwa powszechnego, które mnie najpierw powierzone zostało. To apostolstwo jest walką. Muszę każdą duszę wydrzeć szatanowi, aby ją przyprowadzić Jezusowi i Ojcu. Kiedy uwodziciel pokonał naszych pierwszych rodziców, Bóg przepowiedział mu klęskę. Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, między nasieniem twoim a nasieniem jej. Ono zetrze głowę twoją. Starłam jego głowę już w chwili niepokalanego poczęcia swego. To zwycięstwo jednak było tylko początkiem całego nieskończonego szeregu zwycięstw. Muszę mu głowę ścierać aż do skończenia wieków. Jestem jego przeciwnikiem nieprzejednanym, straszniejszym od wojska całego, ustawionego w szyku bojowym. W walce o duszę zadawałam mu klęski od samych początków Kościoła Świętego. Zniszczyłam wszystkie herezje na świecie całym i niezliczonych grzeszników wprowadziłam na drogę zbawienia. Bóg chciał, żeby działalność moja zwycięska ujawniała się coraz mocniej w pochodzie wieków i chce, żeby zabłysła dzisiaj z świetnością i siłą dotąd nieznaną. Wydaje się, jakoby szatan zwyciężył na świecie. Nie bój się. Właśnie z powodu wzrastającej jego potęgi Bóg chce, żebym ukazała się jawniej dla starcia jego głowy. Czeka mnie ogromne zwycięstwo. Królestwo moje musi się rozszerzyć na całym świecie po to, żeby królestwo Syna mego przyjść mogło w większej pełni. Czyż nie spostrzegł, że od chwili ogłoszenia mego niepokalanego poczęcia, tajemnicy mego pierwszego zwycięstwa nad piekłem, Jezus znacznie lepiej jest poznawany i kochany? I że ludzie o wiele lepiej mu służą. Czyś nie zauważył, że osoba Jego, Jego Eucharystia, najświętsze serce Jego, królewska Jego godność otoczone są kultem tak gorącym i pełnym oddania, jakiego nie widziano już od wielu wieków. A królestwu Jego nie będzie końca, jak zwiastował mi Archanioł Gabriel. Ale teraz, jak i wówczas, ja mam dać światu króla. Ostatnia epoka Kościoła Świętego będzie w całym znaczeniu moją epoką. Ukażą się cuda, zdziałane przeze mnie i dla mnie. Świat ujrzy szatana zmiażdżonego piętą niewiasty, tak jak jeszcze nigdy zmiażdżony nie był. Świat ujrzy Kościół Święty, tak płodny, potężny i zdobywczy, jak nigdy nie był dotąd.
świat ujrzy Jezusa, królującego nad coraz większymi tłumami, i ci nawet, którzy go z zaciekłością zwalczali, Panem go swoim uznają i hołd mu złożą. To jest mój udział w tajemnicy, którą chciałam objawić. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: trudny czas nastał, moje dziecko, ale jednocześnie piękny czas szczególnych łask moich i czułej miłości. Miłość moja walczy o każde dziecko ludzkie, walczy i krwawi wobec niewdzięczności i zatwardziałości dzieci moich. O, żebyś wiedziała, jak wielki bój się toczy, jak zacięta walka o każde serce ludzkie. Nie myśl o sobie, o takich czy innych odczuciach twoich. One nieważne wobec ogromu zagrożenia piekłem zalewającym świat. Promienie mojej miłości nie mogą dotrzeć na ziemię, jeśli nie ma serc, które są bramą łączącą niebo z ziemią. Przez ludzkie serca ratuję i zbawiam inne serca zranione śmiertelnie. Nie myśl o sobie, dziecko moje. Myśl o mojej krwi i braciach twoich. O radości zwycięstwa i o pokoju nieba, które nadchodzi poprzez ciemność obecnego czasu. Módl się i błogosław zwłaszcza te dzieci moje, które konają w szponach zła, aby dotarło do nich światło ocalenia. Słowo pouczenia, numer 424. Mówi Pan Jezus: niepokalane serce mojej matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty, niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła ja jestem, moi apostołowie, oddani słudzy moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem świątyni mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy i w niej przez sługi moje karmię dzieci moje, przywracam życie i prowadzę do domu Ojca. Cierpi mój Kościół, jak ja cierpiałem. Poraniony jest i krwawi, jak ja poraniony byłem i jak drogę na Golgotę znaczyłem krwią moją. I opluwany jest i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było ciało moje. I słania się, i upada, jak ja pod brzemieniem krzyża, bo też niesie krzyż dzieci moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku zmartwychwstaniu przez Golgotę i ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielnego nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników. I nadchodzi świt i wiosna świętego Kościoła, choć jest antykościół i jego założyciel antychryst. Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej prawdy kłamstwa synów ciemności i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej prawdy będzie musiał wybrać królestwo mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność Ojcu kłamstwa. Maryja jest tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej świętości. Czas obecny wymaga od dzieci prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i Słowa Bożego i wypełniać wezwania mojej matki i wezwania mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II i modlić się i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci moich. Słowo pouczenia, numer 432. Mówi Pan Jezus: w tych ciemnościach, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat, jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność mojej nauce oraz powierzenie się opiece mojej matki, która zmiażdży głowę węża. Słowo pouczenia, numer 308. Światło. Fatima oraz święty Jan Paweł II. W 1976 roku pewien kardynał podczas wystąpienia w Stanach Zjednoczonych wypowiedział bardzo mocne i prorocze słowa. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę.
stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami – ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Tym kardynałem był Karol Wojtyła. Nie mógł się wtedy spodziewać, że 2 lata później zostanie papieżem, a 5 lat później przekona się w bardzo konkretny i bolesny sposób, jak poważna jest walka, którą sam zapowiedział. Znak, który zapowiada ocalenie. Był 13 maja 1981 roku, dzień wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej, która 64 lata wcześniej po raz pierwszy ukazała się Trojgu pastuszkom z Fatimy. Tego dnia na placu Świętego Piotra miał miejsce zamach na życie papieża Jana Pawła II. Papież powinien zginąć. Po ludzku nie miał szans na przeżycie. Zamachu dokonał zawodowy zabójca, najbardziej wyrachowana z możliwych postaci ludzkiego zła. Z bliskiej odległości w stronę papieża wystrzelone zostały 2 pociski, choć miały być wystrzelone 3. Jak ustalili śledczy chwilę wcześniej, Ali Akcza celował w głowę papieża. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki, Sary Bartoli, i wziął ją na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że dziewczynka, którą papież trzymał na rękach, lekko przysłoniła go, co uniemożliwiło zamachowcowi dokładne wycelowanie. W Bożym planie ocalenia główną rolę po raz kolejny odgrywa dziecko. 2 kule wystrzelone w Jana Pawła II powinny zabić papieża. Jeden z wybitnych lekarzy zajmujących się papieżem po zamachu, profesor Crucitti, powiedział: zauważyłem coś niewiarygodnego. Kula zdawała się biec zygzakiem przez żołądek, omijając witalne organy. Ominęła również aortę. Jeśli by ją przebiła, Ojciec Święty wykrwawiłby się przed dotarciem do szpitala. Ominęła też kręgosłup. Wyglądało to tak, jakby kula była przez kogoś prowadzona tak, by nie spowodowała nieodwracalnych zniszczeń. Ten cud Jan Paweł II przypisywał opiece Matki Bożej Fatimskiej, której był całkowicie oddany. Papież powtarzał: jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Jako znak i symbol potężnej opieki Maryi, nabój wystrzelony w papieża został umieszczony w koronie Matki Bożej z Fatimy. Ali Akcza nie mógł pojąć tego, co się stało, dlatego gdy papież odwiedził go w więzieniu, zamachowiec pytał: jak to się stało, że Ojciec Święty ocalał? Ja wiem, że dobrze celowałem. Wiem, że strzał był zabójczy, śmiertelny. A pomimo to nie zabił. Dlaczego? Co to jest, co wszyscy powtarzają? Fatima. Kilka miesięcy po zamachu Jan Paweł powiedział: zjednoczony z Chrystusem, kapłanem ofiarą, składam moje cierpienia w ofierze za Kościół i świat. Tobie, Maryjo, powtarzam. Totus tuus ego sum. Jaka jest wymowa tego znaku, którym był zamach na papieża Jana Pawła II? Po pierwsze, pokazuje on, że Bóg rzeczywiście panuje nad złem, które wbrew swej woli służy planom Bożej opatrzności. Akt nienawiści, który był kwintesencją odrzucenia Boga i wyparcia się Go, dzięki interwencji Matki Bożej stał się widzialnym znakiem mocy niepokalanego serca Maryi. Akt, który był w intencjach swych przerażająco bezbożny, nie tylko okazał się bezskuteczny, ale doprowadził też papieża do aktu poświęcenia ludzkości Matce Bożej, który zmienił oblicze ziemi, zapoczątkowując niezwykłe przemiany w Europie i na świecie. Po drugie, znak ten wskazuje na niewiastę, u boku której mamy toczyć walkę z przeciwnikiem zbawienia. Tak to rozumiał sam Jan Paweł II, który stwierdził wyraźnie: znaki czasu przemawiają za tym, że znajdujemy się w orbicie wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga, Jego obecności w świecie oraz zbawienia, które w nim ma swój początek i kres. Znaki te wskazują na niewiastę, wespół, z którą winniśmy zejść nad tę krawędź czasu, jaką wytycza kończące się stulecie i tysiąclecie. W
Właśnie z nią powinniśmy stawić czoła tym zmaganiom, których nasz czas jest pełen. Po trzecie, jako wezwanie do poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi. Święty Jan Paweł II odczytał ten znak zamachu na swoje życie jako naglące wezwanie do wypełnienia prośby Maryi, wzywającej do poświęcenia świata jej niepokalanemu sercu. Dlatego też w liście do biskupa Fatimy Jan Paweł II napisał prorocze słowa. Zanim zmrok zapadnie nad naszą historią, Bóg odrzucony i odepchnięty przez człowieka przygotowuje mu schronienie. Tak jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz zawierza ludzkość Maryi, swojej i naszej Matce. Wezwanie dnia. Rozważ dziś w sposób szczególny te słowa Pana Jezusa. Niepokalane serce mojej Matki zwycięży. Wyobraź sobie Jezusa wypowiadającego te słowa do Ciebie. Zobacz, z jaką mocą i spokojem to czyni. Zaczerpnij od Jezusa mocy i spokoju płynących z całkowitego zaufania Maryi, której udzielona została obietnica całkowitego zwycięstwa. Niepokalane serce mojej Matki zwycięży. Zachowaj te słowa w swoim sercu. Nie pozwól ich sobie wyrwać. Nawet jeśli nad światem zapadnie zmrok, który wprowadzi nas w doświadczenie ciemności, te słowa będą naszym światłem i nadzieją, która nas ocali. Światło słowa. Z Apokalipsy świętego Jana. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje. Mały wieczernik modlitwy. Słowo Boże mówi, że w chwili swojej największej walki Jezus jeszcze usilniej się modlił. Zwycięstwo rodzi się w modlitwie. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tej 11 medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.